Grzegorz, za wami okres przygotowawczy. Jak go oceniasz? Jak byś go podsumował? Myślę, że pozytywnie, tak. Przepracowaliśmy sporo tych jednostek było, także mam nadzieję, że pokażemy tą jakość w lidze. No, pierwszy okres przygotowawczy przepracowany ze Sławomirem Nazarukiem w roli pierwszego trenera. Jak ta współpraca wam się układa? No, myślę, że dobrze. No, wiadomo, wszystko zweryfikuje boisko, tak i liga, no, bo to jest najważniejsze. No, każdy solidnie się przygotowywał, nikt się nie oszczędzał, także myślę, że to zaprocentuje na wiosnę. Jasne, za tydzień pierwszy mecz, no chyba już powoli o nim myślicie i niezwykle ważne jest to, żeby już od tego pierwszego meczu punktować. No tak, szczerze, no to myślę, że każdy z nas już się nie może doczekać tych meczów, bo jednak mecz o stawkę to jest co innego i ta pozytywna adrenalina już jest nam potrzebna, bo trenować można, ale lepiej grać te mecze mistrzowskie, dla których po prostu się trenuje. No. Jasne, do drużyny dołączyło kilku nowych zawodników. Jak oni się wkomponowali w zespół? Myślę, że bardzo dobrze. U nas zawsze nowi zawodnicy dobrze się wkomponują, szybko gdzieś tam wspólny język łapiemy, no, tylko od nich zależy, żeby to bardzo dobrze wyglądało na boisko. No, wierzymy w to, że pomogą nam w celu, którym jest utrzymanie. Jakie przeczucia masz przed tą no, niezwykle ważną dla klubu rundą? Przeczucie nie wiem jakie mam, ale wiemy czego chcemy, tak? No, chcemy się po prostu utrzymać i ja wierzę w to, że na pewno się utrzymamy, bo naprawdę mamy niezły zespół, ale to co graliśmy na jesień musimy poprawić niektóre rzeczy i myślę, że spokojnie będziemy te mecze zwyciężać, bo stać nas na to po prostu. Dzisiaj no, spotkaliście się z kibicami w nietypowym miejscu. Jak wrażenia po tej prezentacji? Myślę, że bardzo dobrze. Szczerze to przyznam, że już nie pamiętam, kiedy ostatni raz byłem na takiej prezentacji. Tu w Górniku jestem 5. rok i jest to pierwszy raz i można powiedzieć, szkoda, że dopiero pierwszy raz takie coś się wydarzy, bo to jest na pewno fajne dla zawodników, dla kibiców, także przed samą ligą gdzieś tam jakieś emocje pomału dochodzą do nas, że no, ta liga się zbliża i walczymy wszyscy o jeden cel. Jasne, fajnie, że kibice się tak zaangażowali, no i mega fajnie was dzisiaj przywitali. Tak, tak, i miejmy nadzieję, że takie śpiewy, będziemy sobie zawsze po każdym meczu śpiewać po ostatnim gwizdku, cieszyć się ze zwycięstwa i tego życzę kibicom i nam.